Kiszonka w Farmingu 22 pozwala zarabiać gigantyczne pieniądze. Dzisiaj w tym odcinku zaprezentuję Ci, w jaki sposób możesz ją produkować oraz ile jesteś w stanie tak naprawdę zarobić. Witam Cię bardzo serdecznie, ja jestem Czarny Pan, wsiadam do pięknego John Deere'a i jadę kosić trawę, ponieważ dzisiaj, w tym odcinku, zaprezentuję Ci wszystkie niezbędne informacje, które musisz wiedzieć na temat kiszonki w Farmingu 22. Kiszonka, tak jak już powiedziałem, pozwala zarabiać gigantyczne pieniądze i w tym odcinku powiem Ci, z czego można ją robić, w jaki sposób, jakie sposoby są efektywne, jakich lepiej unikać, no i przede wszystkim, czy to w ogóle ma sens. Zacznijmy sobie od trawy. Kiszonkę bez żadnego kłopotu można robić z trawy i jest to bardzo ekonomiczny sposób. Tak naprawdę potrzebujesz tylko i wyłącznie jakiejś kosiarki, ciągnika, no i przyczepy samozbierającej. Wtedy będziesz w stanie już stworzyć tak naprawdę trawę, którą będziesz mógł wsypać sobie do silosa. No właśnie, i tutaj potrzebujemy silos, tylko prawie wjechałem w drzewo, pokazując Ci praktycznie właśnie ten silos, podniosę sobie kosiarkę z przodu, ponieważ gdy będziemy mieli naszą trawę już zebraną, już gotową do zakiszenia, to musimy udać się do naszego silosa. To jest jedna z metod, czyli właśnie wykorzystanie silosa. Z przodu właśnie jest zaprezentowany jeden z takich silosów. W grze mamy ich bardzo, bardzo wiele rodzajów. Możemy wejść sobie w budynki, następnie znaleźć silosy i znajdziemy mały, średni, średni w innym kształcie, duży, no i duży w jeszcze innym kształcie. Jak widzicie, tych silosów jest bardzo, bardzo dużo. Gdy tylko mamy trawę albo na przykład sieczkę, możemy umieścić to w silosie, udeptać i już mamy gotową kiszonkę. Innym sposobem jest wykorzystanie prasy. Prasa automatycznie będzie owijać naszą trawę, a co za tym idzie, nie będziemy potrzebować do tego silosa. Wystarczy, że poczekamy później, aż kiszonka sfermentuje, oczywiście w silosie fermentacja również się odbywa i na przykład na łatwym poziomie trudności trwa 24 godziny. Gdy fermentacja dobiegnie końca, z silosu będziemy mogli wyładować sobie kiszonkę i pojechać ją sprzedać. W przypadku beli wystarczy będzie belę po prostu zebrać i również możemy zawieźć ją do skupu. Tutaj zaprezentuję Ci, w jaki sposób możemy stworzyć automatyczną kiszonkę tak naprawdę, ponieważ jest też sposób w grze Farming Simulator 22 na to, aby pracownik zrobił nam kiszonkę. Aby z niego skorzystać, musicie zatrudnić pracownika, który z przodu będzie miał taką oto kosiarkę, a z tyłu będzie miał prasę, która będzie w stanie robić okrągłe bele. Pracownika można zatrudnić tylko i wyłącznie na polach, więc w tym momencie nie będę w stanie tego zrobić, ale na przykład gdybym tutaj na polu obok miał zasianą trawę, to bez żadnego kłopotu byłbym w stanie zrobić automatyczną kiszonkę. Ten sposób działa również na łąkach z mapy Erlengrad. Trawa jest świetnym sposobem, aby robić kiszonkę na samym początku rozgrywki. Pozwoli Ci to zarobić bardzo dużo pieniędzy i jednocześnie tak naprawdę zużywać tą trawę, która bardzo szybko Ci odrasta. Drugim sposobem natomiast jest kukurydza. Podejrzewam, że również świetnie znana wśród graczy, dlatego że kukurydza to jest idealny wręcz materiał na kiszonkę. Kukurydzy jest bardzo dużo, mamy wiele dedykowanych sieczkarni, które wystarczy wypożyczyć lub kupić i możemy jechać zbierać sieczkę. Jak widzicie teraz, mam pięknego John Deere'a i z tyłu mam przyczepę, która świetnie radzi sobie właśnie z tego typu maszyną. Tego typu sieczkę jestem w stanie bez żadnych dodatków zakisić tylko i wyłącznie w silosie. To jest ważna informacja. Tego normalnie w podstawce gry nie można sprasować, nie można w żaden sposób zbelować. To zmieniło się wraz z dodatkiem DLC Gewile. Tam mamy prasy stacjonarne, które umożliwiają prasowanie sieczki kukurydzianej. Możesz również skorzystać z modów, na przykład z prasy Puttinger, aby stworzyć kiszonkę w belach właśnie z sieczki kukurydzianej. Mało kto wie, ale kiszonkę można robić również ze zboża. Jest to sposób stosunkowo rzadko wykorzystywany, ze względu na to, że zboże raczej wykorzystywane jest w innych gałęziach. Szkoda marnować zboże, skoro można z niego na przykład zrobić pokarm dla kur albo przetworzyć w różnego rodzaju fabrykach. Tym niemniej jest to sposób, o którym warto wspomnieć, ponieważ tak jak tutaj na przykład teraz zbieram sobie jęczmień, zobacz ile udało mi się uzbierać już tej sieczki. Z sieczki oczywiście jestem w stanie zrobić kiszonkę dokładnie w taki sam sposób, jaki pokazałem Ci wcześniej, czyli ładujemy to do silosa, ujeżdżamy, no i za jakiś czas będziemy mogli w stanie sprzedać tę kiszonkę.
Jeśli zastanawiałeś się na przykład, do czego służą tego typu przystawki, to już masz odpowiedź. Zboże na kiszonkę oraz kukurydzę można zbierać, zanim jeszcze będą w pełni wyrośnięte. Tak naprawdę w przedostatnim stadium wzrostu można zbierać, tak jak ja tutaj na przykład zbieram teraz jęczmień na kiszonkę i wcześniej pokazałem Ci ten sam trik z kukurydzą. Nie musisz czekać, aż zboże w pełni wyrośnie. Bez żadnego kłopotu możesz to zbierać wcześniej, plony będą dokładnie takie same. Zebraną sieczkę do silosa należy ugnieść. Możesz do tego wykorzystać tak naprawdę każdą ciężką maszynę. Im większa, im bardziej potężna, tym lepiej. Ja tutaj wykorzystam sobie sieczkarnię, jednak nie jest to najlepsza maszyna do tego, aby ubijać kiszonkę. Dlaczego? Dlatego, że jest ona stosunkowo mało zwrotna, a już na pewno nie nadaje się do tego jeszcze podłączona przyczepka. No może nie dotyczy to takiej sytuacji, kiedy w silosie tak naprawdę mam 18 tysięcy litrów, no i wtedy mogę sobie właśnie taką sieczkarnią pojeździć. Dlaczego ja to robię? Dlatego, że mogę zamknąć ten silos, czyli rozpocząć proces fermentacji dopiero wtedy, kiedy poziom ubijania wynosi 100%. Jak widzisz, w tym momencie wynosi on 67-75% już, troszeczkę więcej, więc czeka mnie jeszcze jeden przejazd, a później będę w stanie zamknąć ten silos i będę w stanie rozpocząć okres fermentacji. Zaraz Wam to zresztą pokażę, tylko pozwólcie, przejadę sobie tutaj jeszcze raz, 80-90%, już prawie 94%, co tak mało, jak widzicie, przyczepka chyba w ogóle nie ubija, więc to jest bez sensu, żeby nią tutaj jeździć, no a ja mam 96, 7, 8, 9, 100% ubijania. Gdy mamy 100% ubijania, możemy wejść do silosa, wcisnąć klawisz R i silos jest w tym momencie zamknięty. Nie można do niego już niczego sypać, trzeba teraz poczekać, aż fermentacja się zakończy. Fermentacja potrwa 24 godziny, zaraz Wam to zresztą pokażę. Tutaj ustawię się w silosie, zobaczcie, fermentacja, przewinę sobie troszeczkę skali czasu, zobaczcie, lecimy, no i fermentacja, jak widzicie, się bardzo fajnie odbywa. Oczywiście musiałbym przewinąć do kolejnego dnia, wtedy miałbym tutaj możliwość otwarcia tego silosa, więc chodźcie, pokażę Wam to od razu, przewińmy sobie do kolejnego miesiąca, czyli do września. Ok, już powinienem być w stanie za momencik tutaj ogarnąć. Ok, jest fermentacja kiszonka 100% i w tym momencie mogę otworzyć mój silos i kiszonkę, która tutaj jest już stworzona, mogę zebrać na przyczepę i pojechać z nią do skupu lub zrobić z nią coś innego. A co można robić z kiszonką? Przede wszystkim można ją sprzedać. Mniej więcej można zarobić za nią około 500 euro za każde 1000 litrów, oczywiście na poziomie łatwym. Można również wykorzystać kiszonkę, a nawet trzeba, do karmienia krów. Kiszonka jest bardzo ważnym składnikiem paszy mieszanej, czyli TMR-u. Jeśli robisz kiszonki dość sporo, możesz pomyśleć również o zakupie bądź wybudowaniu biogazowni. To, co Ci teraz pokazuję, to jest biogazownia już na mapie Oibeiron, ona jest postawiona, możesz ją kupić. Zyskasz wtedy dostęp do tego terenu oraz właśnie do tej biogazowni. Będziesz uzyskiwał z niej oczywiście całkiem spore przychody. Jest to bardzo opłacalny biznes, więc jeżeli lubisz robić kiszonkę, to polecam zainwestować Ci w biogazownię. Natomiast jeżeli przeraża Cię koszt zakupu takiej biogazowni, jest on jednak dość wysoki, możesz wejść w menu produkcji, następnie wchodzisz w fabryki i masz do wyboru 3 gotowe biogazownie o różnej mocy. Najmniejsza kosztuje 435, średnia 875, a największa 1 180 000 euro. Takich biogazowni możesz oczywiście postawić na swojej farmie wiele. Jeżeli masz wykupiony dodatek DLC Pumps and Hoses, to tego typu biogazowni jesteś w stanie tworzyć manualnie i tak naprawdę sam komponujesz, co w takiej biogazowni się znajduje. Mam nadzieję, że ten poradnik Ci się podobał, jeśli tak, zostaw koniecznie suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod tym filmem. Ja się już z Tobą żegnam, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!